Artykuł 200, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Artykuł 200a, paragraf 2 kodeksu karnego. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Artykuł 202, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 5 stycznia tego roku youtuber Konopski udostępnił na swoim kanale film zatytułowany Leksiu lubi młode wicki. W filmie tym omawiana jest sprawa Krzysztofa Leksia Lekstana. Leksiu jest członkiem grupy twórców tytułującej się jako Team X, która produkuje duże ilości kontentu skierowanego głównie do bardzo młodej widowni. Według relacji poszkodowanej dziewczyny, która zgłosiła się do Konopskiego, idol młodzieży miał wysyłać jej nieprzyzwoite wiadomości, a także zdjęcia i filmy, na których widać było, jak bawi się on swoim przyrodzeniem. I co ważne, powiedziała ona, że otrzymywała te wiadomości wciąż będąc osobą małoletnią, ponieważ rzekomo nie miała wtedy jeszcze ukończonych 15 lat. I w sieci zawrzało. Leksiu, jak już wiemy, to jest... Leksiu pokazywał swoje miejsce intymne nastolatce. Coś z Teamu X jest pedofilem. Tak, Leksiu też wpaść do 14-latki. Leksiu pisał, że ją zerżnie. Ja pierdolę, chodźcie tu. Oprócz tego, że na ten temat wypowiedziała się niezliczona ilość twórców, najbardziej trendującym hashtagiem na Twitterze przez następne kilka dni był Leksiu i Sober Party. W social mediach zaczęły pojawiać się dziesiątki zupełnie nowych screenów, memów, przeróbek, opinii i komentarzy. Sprawa zrobiła się tak poważna, że przyjaciele Leksia z Teamu X zorganizowali specjalne livestreamy, na których pokazali, jak bardzo wspierają swojego przyjaciela w obliczu tych straszliwych zarzutów. Zanim zaczniemy wysnuwać jakiekolwiek wnioski, zacznijmy od uporządkowania materiału dowodowego, bo moim zdaniem sposób, w jaki był on przedstawiony na filmach Konopskiego, jest nieco chaotyczny. Same informacje zdarzało się, że były podawane w sposób nieprecyzyjny, a na Twitterze i TikToku zrobił się tak duży szum informacyjny, że w pewnym momencie bardzo ciężko było odróżnić prawdziwe screeny, które mogą stanowić zarzut do Leksia, od tych, które zostały sfabrykowane. Tak jak na przykład to zdjęcie, pokazujące, że Leksiu rzekomo wysyłał do nieletnich dziewczyn swoją fotografię, na której robi sobie dobrze odkurzaczem, a w ciągu kilku godzin okazało się, że to był fake, zostało znalezione oryginalne zdjęcie i okazało się, że ktoś wyciął tatuaż Leksia z jego ręki, dokleił je na to zdjęcie i sfabrykował całą konwersację. Wątpliwości bywało więcej. Na materiale u Konopskiego pojawiło się na przykład to zdjęcie, które wywołało bardzo dużo kontrowersji, ponieważ wygląda ono, jakby awatar Leksia został na nie w nieumiejętny sposób wklejony. Rewo tymczasem zbadał sprawę i wygląda na to, że mógł to być po prostu błąd aplikacji. No dobrze, więc zobaczmy, co mamy na stole. W sprawie dziewczyny numer 1, tej, która zgłosiła się do Konopskiego przed jego pierwszym materiałem. Zdjęcie widocznego przez majtki penisa, które Leksiu jej wysłał, widoczny jego tatuaż, film potwierdzający, że Leksiu z oficjalnego profilu do niej pisał, screeny z powiadomień jej telefonu z wiadomościami, które Leksiu już rzekomo usunął, że zapraszał ją na Netflix i chill i mówił jej, że ją zerżnie. Screen, na którym prosi ją o zdjęcie tyłka, a ona odpiera, że spoko, jeżeli Leksiu jej zapłaci. Jako dowód powinniśmy też uznać jej rozmowę z Sylwestrem Wardęgą, która potwierdza, że miała więcej niż 15 lat, kiedy pisała z Leksiem. Aha, czyli ktoś powiedział, jakiś twój kolega powiedział, że Konopskiemu, że masz 14 lat, a Konopski nie sprawdził, tylko to podał dalej, tak? No to słabo świadczy o Konopskim. Następnie mamy fragment rozmowy, na podstawie której Konopski zrobił materiał, wierząc, że ma ona 14 lat. Pierwszą próbę weryfikacji jej wieku przez Konopa, drugą próbę weryfikacji jej wieku przez Konopa, screeny, w których widać, że zaczęła robić uniki, kiedy Konopski zaczął dopytywać o szczegóły, a także screen, w którym dalej robi uniki, ale dzięki temu, co pisze ta dziewczyna, widzimy, że Konopski zaczął weryfikować jej wiek już po wrzuceniu materiału na temat Leksia. Ostatnim screenem w jej temacie jest ten, który sugeruje, że ona później chwaliła się, że dzięki tej całej sprawie udaje jej się wybić. Ważne rzeczy, które wynikają z tego materiału dowodowego. Po pierwsze, jest absolutnie ważne, że dziewczyna miała skończone 15 lat, kiedy pisała z Leksiem. Po drugie, z całą pewnością Konopski nie zweryfikował tego, zanim zdecydował się wrzucić swój pierwszy materiał, w którym oskarżył Leksia o chęć kontaktów seksualnych z nieletnimi.
Po trzecie, dowiadujemy się, że Leksiu nie próbował zweryfikować wieku tej dziewczyny. I po czwarte, że sama dziewczyna też nie jest do końca czysta, bo ewidentnie wykorzystywała całą tę sytuację. Z jednej strony chcąc wyciągnąć od Leksia trochę kasy, z drugiej strony sugerując w rozmowie do swoich znajomych, że dzięki tej sytuacji będzie mogła się wypromować. To była nasza dziewczyna numer jeden. Postanowiłem je trochę uporządkować, bo mam wrażenie, że mnóstwo screenów latało bez ładu i składu i w pewnym momencie ciężko już było zrozumieć, który screen dotyczy której dziewczyny, także przed nami dziewczyna numer dwa. Screeny dotyczące jej pochodzą przede wszystkim z drugiego materiału Konopa i po pierwsze wiemy, że Leksiu pisał do niej, jak miała już skończone 15 lat. Po drugie wiemy, że poznali się nie przez Tindera, tylko bezpośrednio przez Instagrama. Po trzecie mamy screena, na którym widzimy, że Leksiu prosił ją o wysyłanie większej ilości zdjęć przedstawiających jej osobę. Po czwarte mamy filmik potwierdzający, że to prawdziwy Leksiu pisał do niej z prawdziwego profilu, ale ten filmik ujawnia nam jeszcze jedną rzecz, która została wcześniej przemilczana. Jak sobie go zatrzymamy chwilę przed tym, jak ta dziewczyna przejdzie na profil Leksia, to widzimy konwersację, w której widać, że go nakręcała i to ona proponowała spotkanie, pisząc na przykład kawka, tudzież no dawaj, dawaj, robię dobry bigos, co raczej jest sugestią, żeby zobaczyć się na żywo, no bo jak inaczej miałby Leksiu tego jej bigosu spróbować. Następnie mamy dziewczynę numer 3 i jej dotyczą screeny, które udowadniają, że Leksiu rozsyłał dalej roznegliżowane fotki, które mu wysyłała. Widzimy także, że wymiana była dwustronna, bo Leksiu z kolei wysyłał jej nagrania, jak się masturbuje, na przykład do zlewu. Wniosek na teraz jest taki, że paradoksalnie to mogą być najgrubsze i najmocniejsze materiały, które najbardziej zaszkodzą Leksiowi. Mam tu na myśli potencjalne konsekwencje prawne, ale do tego przejdziemy później. No i na koniec tej krótkiej listy, która tak naprawdę nigdy nie powinna była powstać, dziewczyna numer 4, 13-latka. Mamy tutaj screen, na którym widać, jak Leksiu zareaktował na jakieś jej story z emotką oczu. Mamy drugi screen, który pokazuje, że lajkował jej posty. Mamy zrzut ekranu jej TikToków, które były publiczne i potwierdzały one jej wiek, to znaczy, że była z rocznika 07 i miała 13 lat, w momencie, gdy Leksiu do niej pisał. Mamy następnie czwarty screen, gdzie Leksiu rzekomo zapytał ją, czy jest z Warszawy, a ona odpisała, że tak, który jest dosyć dziwny, bo nie widać nic dookoła. I piąty screen, na którym widać tylko jej odpowiedzi na coś, co pisał, ale nie do końca wiemy co, bo usunął on swoje wiadomości. I teraz bardzo ważna rzecz, bo podnoszone było, że ej, przecież Leksiu do tej 13-latki to wysłał tylko emotkę oczu i w ogóle o co chodzi, więc pragnę zwrócić uwagę na to, że screen czwarty, na którym pyta się jej, czy mieszka w Warszawie, a ona mu odpisuje, i screen piąty, na którym widać tylko jej odpowiedzi i skasowane wiadomości Leksia, idealnie do siebie pasują. I spójrzcie na godzinę wysłania wiadomości z napisem tak. Jest to 17:30 na obu screenach, więc możemy zakładać, że z dużym prawdopodobieństwem taka wymiana zdań między nimi miała miejsce. I druga informacja, którą powinniście wiedzieć, nie widzicie tego, bo ta dziewczyna poprosiła o anonimowość, ale zaufajcie mi na słowo, że wygląda ona na o wiele starszą niż 13 lat i TikToki, które zostały tutaj zamieszczone jako dowód, właśnie dotyczyły tego tematu, że ludzie w komentarzach nie dowierzali, że ona ma tylko 13 lat. I jeszcze kilka ostatnich screenów na koniec, które moim zdaniem są bardzo istotne w tej sprawie. Po pierwsze screen, na którym Leksiu pyta jakąś dziewczynę o wiek i informuje ją, że jeżeli ma mniej niż 18 lat, to on od razu dziękuję. Drugi screen, na którym widzimy, jak Leksiu prosi dziewczynę, żeby wysłała dowód na to, ile ma lat. Warto uwzględnić też różne konwersacje Leksia z Tindera, które były zapostowane w filmie Konopskiego. Były też jakieś wiadomości z Messengera i z Instagrama, które ciężko przypisać do jakiejś konkretnej osoby. Mamy też screen, na którym widać, jak Leksiu przeprasza jedną z dziewczyn po tym, jak zakomunikowała mu, że poczuła się nie okej z jakąś rzeczą, którą napisał. Pijane głosówki Leksia do jednej z dziewczyn. Totalnie jestem napijony jak świnia i mówię ci szczerze, że nigdy w życiu nie miałem takiego uczucia jak z tobą. Screen z jakiejś konwersacji z dziewczyną, która miała więcej niż 18 lat, ale także się pojawiał o tym, że jak ona będzie spała, to on jej tam wsadzi do chrapiącego ryja swojego penisa. I screeny z Instastory dziewczyny, która to udostępniła, która później zmieniła swój profil na prywatny, jednocześnie prosząc, żeby jak najbardziej ludzie udostępniali materiały z jej stories, ewidentnie chcąc złapać na tym trochę followersów. Dziękuję, że przebrnęliśmy, było tego dużo. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek inne screeny, obrazki, filmy czy zdjęcia, to najprawdopodobniej były one nieprawdziwe i zostało to już zweryfikowane. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na te screeny, które pokazałem na samym końcu, z przepraszającym Leksiem czy tym, który próbuje weryfikować wiek dziewczyny, z którą pisze, ponieważ przykładowo przez Konopskiego zostały one potraktowane bardzo lakonicznie i poświęcił im dosłownie 2 sekundy w swoim materiale. Dlatego moim zdaniem warto dać im trochę więcej światła i mieć je z tyłu głowy. No właśnie, Konopski, jego podejście i jego research. W pierwszym materiale, który wrzucił Konopski, został popełniony jeden bardzo ważny błąd, który został wyłapany i naświetlony w dużej mierze przez Sylwestra Wardęgę. I jest to o tyle istotne, że stała się to główna linia obrony Leksia przed oskarżeniem o pedofilię. Chodzi oczywiście o niezweryfikowanie przez Konopa wieku dziewczyny na podstawie zeznań, której zrobił on pierwszy materiał, który spowodował nadanie Leksiowi łatki pedofila, której nie odkręci on tak łatwo. O ile w ogóle.
Warto zauważyć, że język, którego Konopski używa, jest wyjątkowo mało ostrożny. Używa mocnych określeń i figur retorycznych, by maksymalnie podkręcić aferę, nadać sprawie mocniejszy ton i wywołać w widzu emocje. To złe jest wykorzystywanie tych młodych widzów do jakichś obrzydliwych rzeczy. Tak, Leksiu? Chcesz wpaść do 14-latki? Ale pani władzo, ona nie wyglądała na 14. Leksiu jest turbo cymbałem. W ciągu zaledwie 4 dni jego kanał zasubskrybowało aż 50 tysięcy zupełnie nowych osób. Wcześniej na taki wynik musiał pracować około 4 miesięcy. Jego materiał zrobił ogromne wyświetlenia i zgarnął pierwsze miejsce na czasie, a sam Konopski przy okazji uaktywnił się na Twitterze, z którego nie korzystał przez ostatnie 3 miesiące. I na swoim profilu na tym właśnie portalu też bardzo mocno podkręcał atmosferę. Udostępniał screeny i używał kolejnych mocnych statementów. Niezbite dowody, mocny update, Leksiu to totalny oblech. To są bardzo mocne słowa. A na mocne słowa istnieją mocne paragrafy. Artykuł 212, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Paragraf 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. I pierwszy materiał Konopskiego zdaje się pod to podpadać. Mamy Leksia, zakładamy, że Konopski no powiedział nieprawdę, że on jakby z żadną małoletnią nie miał kontaktów seksualnych. Po tym, co na jego temat się mówi, to teraz czy on na bazie prawa cywilnego może domagać się od Konopskiego odszkodowania i na ile takie żądania są sensowne? Gdyby wykazać, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, to konsekwencją naruszenia dóbr osobistych może być również odszkodowanie. Czyli w pierwszej kolejności Leksiu musi udowodnić, że Konopski naruszył jego dobro osobiste, publikując te materiały. W dalszej kolejności wykazuje, że doszło do takiej i takiej szkody. No i tutaj rzeczywiście tą szkodę można sobie dosyć szeroko ustalać, bo nie jest to tylko ta szkoda, która bezpośrednio wynikła z danego zdarzenia, czyli jakieś pieniądze, które stracił, no ale także nieodniesiony zysk, czyli na przykład kontrakt, który miał i który został z nim zerwany, bo takie zarzuty wobec niego padły. Odpowiedź na to pytanie jest tak, oczywiście, jeżeli się wykaże, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, można żądać odszkodowania, no, którego wysokość tak naprawdę nie jest nigdzie określona i zależy od tego, jaka szkoda zostanie udowodniona. Ponadto warto zauważyć, że nie okej jest to, że usunął ten materiał i zachowuje się tak, jakby on nigdy nie istniał. Nie odniósł się do tego w swoim drugim filmie, nie zapostował niczego na swoich social mediach, udaje, że tematu nie było. Tutaj stop, słuchajcie, mała dogrywka już post factum. Już po tym, jak nagrałem materiał, to Konopski wrzucił na Instastories oświadczenie. Jego drugi film pojawił się w sobotę i aż do poniedziałku była cisza, natomiast w poniedziałek napisał tak. Chciałbym się odnieść do reakcji części internetu po ostatnim filmie. Oczywiście mój błąd był w niezweryfikowaniu jej wieku, za co przepraszam. Nie zmienia to faktu, że nie powinno to odwracać uwagi od ważnego tematu, jaki wyeksponowałem. Tutaj możecie sobie zapauzować i przeczytać te Instastories. Moim zdaniem, po pierwsze, za późno. Taka informacja powinna pojawić się od razu w momencie, gdy zdejmował materiał, a nie po 2 dniach nacisków w komentarzach. Po drugie, wiele osób zwraca uwagę na to, że Konop bardzo zdawkowo odniósł się do swojej winy, a bardzo szeroko nakreślił to, co dobrego wyniknęło z jego materiału, co generalnie pewnie nie jest niczym złym, ale w sytuacji, w której wina bardzo mocno leży po jego stronie, jeżeli chodzi o research, którego nie zrobił do pierwszego odcinka, może to wyglądać w oczach ludzi jak próba odwracania kota ogonem. Jednocześnie w swoim drugim materiale nie przyznał się on do winy, to znaczy nie powiedział, że nie sprawdził wieku dziewczyny, zanim wytoczył oskarżenia względem Leksia, a zrzucił całą winę na nią. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. Można trochę przekornie powiedzieć, że wiadomości Leksia do 13-latki niejako spadły mu z nieba. Bo posądzenie kogoś o pedofilię bez wyraźnych dowodów to mega poważna sprawa. Świadczy to na pewno o pewnej niedojrzałości i braku doświadczenia w tym temacie. I może wyglądać tak, jakby jego intencją nie była chęć zgłębienia tematu i nagłośnienia ważnego problemu, a raczej nakręcenie afery i zgarnięcie na tym poklasku. Jak jest naprawdę, wie sam Konopski, ale tego typu błędy są o tyle problematyczne, że odwracają one uwagę i zamiast dyskutować na temat dowodów obciążających Leksia, dyskutujemy na temat intencji Konopa. Założenie jest takie, że sama rozmowa, nawet taka, która w przyszłości może prowadzić do czegoś, przestępstwem nie jest. No, to musi ten element molestowania tej osoby nieletniej nastąpić, no, albo usiłowanie molestowania.
Natomiast taka rozmowa, że rozmawiał coś, co mogło w przyszłości doprowadzić do czegoś, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo co i kiedy. Trudno zakwalifikować jako przestępstwo, ale tak jak mówię, to nie jest jednoznaczna sprawa. W ogóle z punktu widzenia prawnego to jest dosyć, to jest ciągle stąpanie po granicy, kiedy coś jest czynem wyłącznie moralnie nagannym, a kiedy to już wchodzi w kodeks karny. Weźmiemy sobie teraz wszystkie dowody i odsiejemy osoby, względem których ewidentnie zostało złamane prawo, od tych, względem których nie miało to miejsca. Odsiałbym na wstępie osoby, które Leksiu poznał na Tinderze, ponieważ konwersacja z nimi w tamtym miejscu oznacza, że albo miały 18 lat, albo skłamały, że miały 18 lat. To po pierwsze, a po drugie, żeby skontaktować się z Leksiem na Tinderze, one też musiały jego zeswajpować w prawo, co oznacza, że były w bezpośredni sposób zainteresowane poznaniem go albo konwersacją. I to nam odsiewa całkiem sporą część dziewczyn, którym Leksiu wysyłał jakieś nieprzyzwoite rzeczy. Czy część z nich nadal była wstrętna i wulgarna? Tak, ale teraz rozmawiamy tylko o aspekcie prawnym. Dlatego następnie odsiałbym osoby, które nakręcały Leksia, zachęcały go do wysyłania kolejnych rzeczy, proponowały spotkania i z dużym entuzjazmem kontynuowały konwersacje. A tak jest na przykład w przypadku dziewczyny numer 2. Fakt, że poinformowała ona, że czuła się z tym niekomfortowo dopiero po tym, jak Konopski wstawił swój materiał i o samej sprawie zrobiło się głośno, stawia jej intencje pod bardzo dużym znakiem zapytania. Ponadto, gdyby czuła się niekomfortowo z tym, co Leksiu do niej pisze, to byłyby po tym jakiekolwiek ślady w konwersacji. Albo po prostu urwałaby z nim kontakt, albo go zablokowała. Oprócz tego w kontekście łamania prawa odsiałbym oczywiście dziewczynę numer 1, która skłamała na temat swojego wieku, chciała od Leksia pieniądze za swoje zdjęcia, a następnie urwała kontakt zarówno z Wardęgą, jak i z Konopskim, gdy ci próbowali weryfikować rzeczy, które mówiła. Te wszystkie rzeczy bardzo mocno podważają jej jakąkolwiek wiarygodność. Pozostaje nam zatem 13-latka, w konwersacji, z którą raczej nie doszło do niczego poważnego, ale Leksiu ewidentnie nie zweryfikował jej wieku i pytał ją o miejsce zamieszkania. I zakładamy, że raczej nie po to, żeby zawieźć jej nowe płatki śniadania. Teamu X. Rozmawiałem z Konopskim i wiem, że prawdą jest to, że sprawa trafiła na policję. Pozostaje zatem liczyć, że uda się odzyskać zapis usuniętej konwersacji z Instagrama, żeby ustalić, jaka dokładnie była treść wiadomości pomiędzy tą dwójką. Jednakże przypomnijmy sobie treść artykułu 200a, paragraf 2 kodeksu karnego. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zapytanie o miasto, w którym mieszka dziewczyna, czy wysłanie jej emotki oczu nie jest nawet blisko popełnienia tego typu przestępstwa. Oczywiście, wnioskując po innych konwersacjach Leksia z dziewczynami, możemy założyć, że mogłoby do tego dojść w przyszłości, ale nie można kogoś osądzać tylko i wyłącznie na bazie naszych przypuszczeń. Szczególnie, że ze screena numer 5 wyraźnie widać, że ich konwersacja dość szybko się skończyła z bliżej nieznanego powodu. Co jednak z artykułem 202? Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jak widzimy ze screenów, Leksiu wysyłał ogromną ilość swoich zdjęć i filmów do dziewczyn, które mogły sobie tego nie życzyć. I w zależności od ich reakcji na to nagranie, które otrzymywały, tudzież zdjęcie, może być to klasyfikowane jako przestępstwo seksualne. Szczególnie, że na niektórych screenach widzimy, że jeszcze inna dziewczyna jasno dawała znać, że przez wiadomości i zdjęcie otrzymywane przez niego odświeżyła jej się trauma z sytuacji z przeszłości, gdy była napastowana seksualnie. Okej, dobra, a jakbyśmy próbowali zarysować, ja wiem, że to są rzeczy takie bardzo miękkie i bardzo płynne, ale gdzie leży granica między podrywem i wplataniem pikanterii w rozmowę, a już tak naprawdę napastowaniem, jakąś agresją seksualną, nie? Słuchaj, podstawą jest tutaj to, że nie trzeba mówić, że czegoś się nie chce. To, że nie chcemy dostawać zdjęć półnagich, nie wiem, naszych penisów, narządów rozrodczych, jest jakby domyślne. Nikt, kto nie wyraża na to zgody, nie powinien ich otrzymywać od innej osoby. Nie ma czegoś takiego, że ktoś wyraża sobie, nie wyraża zgody, nawet jej nie musi powiedzieć. On domyślnie nie wyraża zgody na to, że takie treści mają do niego dotrzeć. Dopóki nie wyrazi takiej zgody, nie powinniśmy wysyłać takiej treści. Natomiast dla uczciwości warto dodać, że kiedy ona to napisała do Leksia, to on ją też zaczął przepraszać. Nie były to może przeprosiny najwyższych lotów i poinformował ją, że na Tinderze wszyscy tak piszą, ale sam fakt jest warty zauważenia. Moim zdaniem natomiast najmocniejsza sprawa
sprawa leży w zupełnie innym miejscu. Artykuł 191a, paragraf pierwszy. Kto wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dziewczyna nazwana na potrzeby tego materiału dziewczyną numer 3 ewidentnie jest poszkodowana w sposób opisywany przez ten właśnie artykuł. Leksiu udostępniał dalej jej rozebrane zdjęcia i o ile samo przechowywanie ich w tak zwanym fab folderze może i jest wątpliwie moralne, ale samo w sobie nie jest przestępstwem, o tyle wysyłanie tego do osób trzecich, w tym przypadku do innych dziewczyn, którym Leksiu chciał się pochwalić, że ma jej fotki, jak czytamy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli chodzi o rozsyłanie samych zdjęć kogoś, kto przesłał nagi zdjęć, kto przesłał te zdjęcia w zaufaniu, to rozpowszechnianie ich jest przestępstwem stypizowanym w kodeksie karnym. Tu jest wątpliwość taka, co jest rozpowszechnianie, bo jest orzecznictwo mówiące o tym, że rozpowszechnianie musi być publiczne. To znaczy wysłanie tego gdzieś poufności do jakiejś jednej osoby nie jest rozpowszechnianiem. Na pewno jest to czyn, gdzie możemy próbować doszukać się przestępstwa. Czy jeżeli te zdjęcia później, przez to, że on to wysłał, wyciekły dalej i teraz latają po internecie, to czy on jest odpowiedzialny tylko za to, że wysłał to do tej jednej osoby? Czy też można go pociągnąć za to, no, że w sumie teraz zdjęcia tej dziewczyny no, wszędzie w internecie latają, nie? No to jest bardzo trudne pytanie, natomiast założenie jest takie, że w prawie karnym odpowiada się za swój własny czyn i tylko za swoją świadomość cel, więc jeżeli on komuś wysłał, a potem w zastępstwie coś się stało, czego nie przewidywał, nie chciał, no to założenie jest takie, że nie powinien za to odpowiadać. Ale to jest temat, jest naprawdę trudny. Dziewczyna prosiła o anonimowość, plus jesteśmy na YouTubie, który regulamin ma, jaki ma, więc wy widzicie zdjęcia oczywiście w pełni ocenzurowane, czyli w sumie ich nie widzicie. Ale ja je widziałem i o ile dziewczyna nie jest na tych zdjęciach całkowicie naga, to zdecydowanie jest rozebrana do tego stopnia, że podpada to pod ten paragraf. I już tak abstrahując od Leksia, niech to będzie przestroga dla wszystkich osób, które otrzymują od kogoś rozebrane zdjęcia, czy to softy, czy to nudesy, i później rozsyłają je kolegom czy koleżankom. I jeżeli nie wystarczy wam to, że jest to po ludzku chujowe, to miejcie świadomość, że na to jest paragraf. Jest to najprawdopodobniej najmocniejsza rzecz na Leksia, maksymalny wymiar kary to aż 5 lat i jeżeli screeny zostaną zweryfikowane jako prawdziwe, to będzie to bardzo ciężkie do wybronienia. Szczególnie, że zdjęcia tej dziewczyny latają już po internecie i są dostępne publicznie dla bardzo wielu osób. Pamiętajmy, że stawianie granic jest bardzo, bardzo ważne. I pamiętajmy, że to, co wysyłamy w internet, to zawsze zostanie w internecie. Każdy może to udostępnić, wykorzystać negatywnie. Obojętnie, czy ma z tego konsekwencje prawne, prawda? No bo wiesz, może na przykład ktoś wysłać zdjęcie ciebie nagiego do wszystkich swoich znajomych, dostanie mandat, dostanie grzywnę, czasem pójdzie do więzienia, ale to, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Trzeba bardzo pamiętać, co piszemy do kogo, ważyć słowa, miejmy bardzo, bardzo ograniczone zaufanie. Także prawo prawem, a to, co się może stać z naszymi treściami, na tym nie mamy już kontroli. Także uważajmy, co piszemy. Szanujmy siebie nawzajem i szanujmy przestrzeń innych osób. Niezależnie od aspektu prawnego, nazwijmy sobie pewne rzeczy wprost. Wysyłanie komuś swoich nagich zdjęć bez wyraźnej zgody tej osoby to jest agresja seksualna. Patrząc na to w aspekcie moralnym, nie ma znaczenia, czy osoba, do której wysyłamy tego typu treści, ma lat 15 czy 20. Jeżeli nie życzy sobie otrzymywania od nas tego typu materiałów, to nie powinna ich otrzymywać. I sprawa dotyczy obu płci, a zaznaczam to dlatego, że stosunkowo często molestowanie seksualne mężczyzn jest w społeczeństwie bagatelizowane. Do tego stopnia, że można wręcz spotkać się z opiniami, że gwałt na mężczyźnie to tak naprawdę seks niespodzianka. Hehe, kurwa, szwagier polej wódki. Dlaczego jest tak, że zdaje się, albo się o tym nie mówi, albo to się nie dzieje, no nie wiem, że kobiety tak jakby robią to rzadziej? Albo tego nie robią, tak jakby agresja seksualna była taka bardzo jednostronna. Z mojego doświadczenia ostatnio jest w ogóle jakaś rewolucja. Wielu mężczyzn mówi, że jest molestowanych w pracy, choćby przez ocieranie, podteksty różnego rodzaju. Natomiast kulturowo i społecznie jednak facet powinien się teoretycznie cieszyć, prawda? Jest macho, ma zainteresowanie kobiet i jest to takie trochę, no co ty, denerwujesz się, że jesteś atrakcyjny? Tak! Ponieważ bycie atrakcyjnym to jest jedno, ale ocieranie się o tą osobę, spoachwalanie na poziomie takim o nutce erotycznej, to już może podchodzić pod molestowanie. A niekoniecznie, kiedy masz żonę, dzieci albo dziewczynę, chcesz być molestowany. Natomiast, tak jak mówię, kulturowo, społecznie, no, ciesz się, bo jesteś macho. Niestety,
to jest bardzo, bardzo częste i coraz częstsze w tych czasach, że gdy facet powie nie, to bardzo często jest również wyzywany od homoseksualistów, od jakichś dziwaków. Pamiętajmy, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, zawsze mamy prawo powiedzenia nie, a w ogóle nie jest domyślne. Jeżeli coś pozwolimy komuś, to on dopiero to może robić. Praktyka oczywiście pokazuje, że kobiety dużo częściej są ofiarami niechcianych wiadomości o zabarwieniu seksualnym. Panowie dużo częściej dają upust swojemu popędowi seksualnemu w sposób, który może być niekomfortowy dla drugiej strony. Czy to poprzez wulgarne wiadomości, czy to poprzez obrzydliwe zdjęcia czy filmy wysyłane za pośrednictwem komunikatorów na social mediach czy portalach randkowych. I o ile zupełnie naturalna jest kwestia występowania tego typu konwersacji, zdjęć czy filmów w relacjach, które trwają już jakiś czas i obie strony ewidentnie są nimi zainteresowane, o tyle właśnie najbardziej niepokojące w zachowaniu Leksia jest to, że tego typu rzeczy pojawiały się nawet już po kilku czy kilkunastu wymienionych wiadomościach z zupełnie obcymi dla niego dziewczynami. Dlaczego w ogóle jest tak, że mężczyźni często piszą wulgarne i nacechowane seksualnie wiadomości w bardzo wczesnej fazie relacji? Słuchaj, bardzo często to tak wygląda, że my nie jesteśmy pewni swojej seksualności, swojej mocy w tym. Dlatego wysyłamy, żeby potwierdzić, wzbudzić atencję, że jesteśmy męscy. Także bardzo często w ten sposób to wygląda, że chcemy sobie coś udowodnić, potwierdzić naszą męskość, ale są różne przyczyny. Samo zainteresowanie, coś szokującego chcemy wywołać u odbiorcy, natomiast pamiętajmy, że róbmy to wtedy, kiedy ten odbiorca chce to zrobić. Bardzo często to się zdarza u ludzi w tym wieku. Pamiętajmy, że poziom testosteronu u mężczyzny spada dopiero po 24 roku życia. Dlatego w tym okresie hormonalnie my jesteśmy totalnie nabuzowani i chcemy często rozładować ten popęd, upotwierdzić swoją męskość, coś sobie udowodnić. W ostatnich dniach duża część uwagi wokół tego tematu została przekierowana na aspekt prawny. Konopski z drugiej strony podszedł do sprawy dużo bardziej od strony ogólnie pojętej moralności. Zresztą 13, 14, 15, 16 czy 17 lat, jakie to ma znaczenie w obliczu tych wszystkich obleśnych materiałów, które spłynęły do mnie po moim pierwszym filmie? I oczywiście, w świetle prawa ma to olbrzymie znaczenie. W świetle ludzkiej moralności też spore, ale na pewno mniejsze, bo tutaj case'em jest przede wszystkim wysyłanie tego typu wiadomości do nowo poznanych osób. W dyskusji podnoszony jest też bardzo często argument, że część dziewczyn, z którymi rozmawiał Leksiu, poznawał na Tinderze, który wymaga ukończenia 18 lat, by założyć na nim konto, a w związku z tym, żeby mogły tam w ogóle być, jeżeli nie miało 18 lat, to musiały skłamać. A Leksiu teoretycznie ze spokojnym sumieniem mógł zakładać, że są one pełnoletnie. Sam zresztą powiedziałem o tym kilka minut temu, analizując potencjalnie możliwie najbardziej niebezpieczne od strony prawnej case'y dla Leksia. Ale czy regulamin Tindera na pewno gwarantuje taką nietykalność? Regulamin Tindera mówi, że dziewczyna musi mieć 18 lat, żeby założyć tam konto, więc no teoretycznie ona musi skłamać. No ale może zacznijmy od tego, że nie miały tych 14 lat i 8 miesięcy, więc w ogóle nie ma tematu pedofilii. Natomiast gdybyśmy hipotetycznie postawili założenie, że rozmawiałby z kimś, kto faktycznie tych 15 lat nie miał, na pewno fakt tego, że ktoś, kto ma Tindera, powinien mieć 18 lat i takie są założenia tego portalu, uprawdopodobnia, że miał podstawę przypuszczać, że ta osoba jednak jest pełnoletnia. No oczywiście to też zależy od konkretnej sytuacji. No jeżeli byśmy mieli, jeżeli by rozmawiał ze sobą, po której na pierwszy rzut oka widać, że ma 10 lat, no to też trudno mówić, że wyglądało jak 10 lat, ale tak naprawdę to regulamin portalu dopuszcza 18 lat, więc ja myślałem, że ma 18. Czyli w świetle prawa, jeżeli mamy sytuację, że jest 14-latka czy 13-latka, ale ona wygląda dojrzale i ma takie zdjęcia, no, że wygląda jakby spokojnie miała z 16, 17, 18 i powiedzmy, że on z nią będzie pisał i nawet tam będą jakieś, nie wiem, seksualnie nacechowane teksty czy coś takiego, to rozumiem, że argument, bo ja nie wiedziałem, może być uznany. Tak, jeżeli tak zdroworozsądkowo patrząc, że można założyć, że on mógł się pomylić i mógł nie wiedzieć. Generalnie tak. To znaczy w prawie karnym my działamy świadomości. Na zasadzie świadomości i na zasadzie winy. To znaczy są dwa postacie przestępstwa. Nieumyślne albo umyślne. Generalnie to przestępstwo prezentowania treści pornograficznych małoletniemu może popełnić tylko umyślnie. Sytuacja taka, kiedy nie zweryfikowano wieku osoby, natomiast miał prawo przypuszczać, że jednak jest pełnoletnia, nie powinna stanowić przestępstwa. To znaczy prawo nie nakłada konieczności żądania dowodu osobistego od każdego, z którym tam zamierza się być w jakiejś relacji intymnej.
Tak to wygląda od strony prawnej. Od strony moralnej uważam, że sprawa nie jest czarno-biała. Leksiu powinien mieć świadomość, że jeżeli chce prowadzić z kimś wulgarne i mocno nacechowane seksualnie konwersacje, to powinien mieć absolutną pewność, że osoba po drugiej stronie jest nimi zainteresowana, a ponadto, że nie istnieje żadne ryzyko, że prowadząc tego typu rozmowy popełnia on przestępstwo. To ważne, te screeny nie dostawały dotychczas dużo światła, ale warto to podkreślić, że Leksiu w sytuacji, kiedy miał wątpliwości co do wieku dziewczyny, z którą pisze, prosił ją, by w jakiś sposób potwierdziła swój wiek. Sam fakt tego, że Leksiu było pokazane na tych filmach, że próbował weryfikować w jakiś sposób wiek tych osób, czy to tam jakoś żądając dowodu osobistego, czy coś próbując w jakiś inny sposób sprawdzić, ile to osoba ma lat, może na pewno świadczy na jego korzyść, czyli świadczy, że przedsięwziął jakieś kroki, a więc nie było jego na pewno celem, a przynajmniej nie wynika z tego, aby jego celem było dopuszczanie się jakichkolwiek czynów względem osób nieletnich. To w sytuacji, gdybyśmy mieli jakąś sprawę karną, to na pewno byłoby bardzo mocny argument przemawiający na korzyść tej osoby. Jeżeli chodzi o sytuacje, w których zdarzało mu się pisać z młodszymi dziewczynami, twierdzi on, że nie wiedział. Także możemy zakładać, że po prostu wtedy tego nie zweryfikował. Zresztą niektóre dziewczyny potwierdziły, że nie pytał je o wiek. I zadajmy sobie bardzo ważne pytanie, czy niewiedza może go usprawiedliwić? Moim zdaniem nie. Słuchaj, to jest w ogóle ciężka sytuacja, bo często jest tak, że jak właśnie jest ktoś znany, my zaczepiamy tą osobę, kokietujemy w różny sposób. Ja nie wiem do końca idealnie, jak tutaj było, ty też zresztą nie wiesz, ale często nakręcamy, a gdy możemy na tym wypłynąć, to nagle się ujawnia, że nam to przeszkadzało. Wielokrotnie tak było ze sportowcami, piosenkarzami, aktorami. Także tutaj ta granica jest tak cieniutka, że szkoda gadać, ale tak jak wspominałeś wcześniej, to on powinien zdawać sobie sprawę, że przez to, że jest osobą rozpoznawalną, powinien mieć większe tutaj zahamowania z czymkolwiek i większą świadomość, że może być tutaj dużo krzywdy. Jest on dorosłym gościem, popularnym w sieci i na pewno doskonale zdaje sobie sprawę ze średniego wieku swojej widowni. Na pewno zdawał on sobie sprawę również z tego, że wiele dziewczyn poniżej 18 roku życia posiada konto na Tinderze, więc i tak powinien weryfikować ich wiek, a ponadto niektóre z nich poznawał bezpośrednio przez Instagrama. Dlatego podkreślam, to jego odpowiedzialnością było to, żeby wiedzieć. Harvey, I want you to know that I know nothing about any of this. Dean, when I was 13 years old, my little brother was getting bullied by a kid in the neighborhood. One day I confronted the kid's father. He told me he didn't know anything about it. You know what his problem was? It was his goddamn job to know. Istnieje szereg materiałów przemawiających za tym, że Leksiu nie jest pedofilem. Bardziej bym powiedział, że nie radzi on sobie ze swoim popędem seksualnym w stosunku do dziewczyn. Istnieją screeny, na których widać, jak przeprasza za swoje niestosowne zachowanie. Są screeny, na których widać, że informuje jakąś dziewczynę, że jeżeli ma mniej niż 18 lat, to on się z tej relacji wycofuje. Mamy też screeny, na których prosi o dowód i stara się zweryfikować wiek. Żaden z tych screenów oczywiście nie neguje tych gównianych rzeczy, które zrobił Leksiu. I żadną z rzeczy, którą za chwilę powiem, nie próbuje go bronić, ale to, co w internecie wydarzyło się po publikacji pierwszego filmu Konopskiego, zasługuje na oddzielny rozdział. Niektóre filmy na TikToku dotyczące Leksia robiły po 2-3 miliony zasięgu i liczby te cały czas rosną. Pod hashtagiem Leksiu i Sober Party w ciągu 2 dni pojawiło się ponad 10 tysięcy wpisów. Jego ostatnie zdjęcie na Instagramie ma ponad 13 tysięcy komentarzy, gdzie normalne zdjęcia mają ich około 200-300. Skala hejtu, która wylała się w jego stronę, jest olbrzymia i został na nim dokonany swego rodzaju samosąd. I co ważne, to wszystko wydarzyło się na podstawie materiałów, które nie zostały w żaden sposób zweryfikowane. Ba! Nie był wtedy jeszcze potwierdzony nawet wiek dziewczyny, z którą Leksiu pisał. A jak się później okazało, wcale nie była ona nieletnia. Ale było już za późno. Klamka zapadła, łatka została przyklejona. Jeżeli chodzi o pana Konopskiego, to temat jest również trudny. To znaczy, rozróżnijmy zupełnie dwie kwestie. Jedną kwestią jest zarzucanie komuś pedofilii. Drugą kwestią jest zarzucanie komuś czynów moralnie nagannych, które jednak same w sobie nie stanowią czynu o takim kalibrze jak pedofilia. Na pewno publiczne informowanie o kimś, że ta osoba jest pedofilem, jest bardzo mocno ryzykowne i tutaj mamy do czynienia z odpowiedzialnością na dwóch podstawach. Albo odpowiedzialnością karną, albo odpowiedzialnością cywilną za naruszenie dóbr osobistych.
przy tak trudnym stanie faktycznym też ciężko jednoznacznie mówić, kto tutaj ma rację i jak to powinno być rozpatrzone. Natomiast w sprawie karnej, jeżeli by została założona sprawa karna, to zapewne byłoby to zniesławienie. Moje osobiste zdanie jest takie, że ja bym bardzo ostrożny był przy formułowaniu tak ostrego zarzutu jedynie na bazie jakiejś rozmowy z osobą, co do której się jeszcze tego wieku nie weryfikowało. Ja tutaj widzę argumenty przywołujące na pewno i na korzyść, i na niekorzyść. Nie chcę tutaj mówić, jak to się skończy, jak to by się skończyło, natomiast no, na pewno nie może być takiej sytuacji, że bez podjęcia daleko idących, szczególnej staranności formułuje się wobec kogoś tak daleko i taki miażdżący zarzut jak pedofilia. I jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie taka, czy powinien w ogóle to mówić. To znaczy to, że się wie o tym, że ktoś robi źle, to nie upoważnia do tego, żeby opowiadać o tym na cały świat. Konopski musiałby udowodnić nie tylko to, że Leksiu dopuszczał się takich czynów, ale także to, że sama jego publikacja służyła jakiemuś ochronie jakiegoś społecznego interesu i że nie wystarczyło powiadomić policji, napisać do Leksia: słuchaj, wiem co robisz, nie rób tak. Więc pytanie, czy rzeczywiście Konopski będzie w stanie udowodnić, że było to usprawiedliwione informowanie o tym wszystkich. To zakładam, że on będzie się, że argumentacja w tej sytuacji będzie taka, że no jednak Leksiu jest osobą publiczną, jest znany, ma jakąś taką, nazwijmy to, władzę nad tymi swoimi fanami. Może jakoś wykorzystywać ten fakt, że jest znany i że ma tutaj jakiś grono fanek w celu uwodzenia czy jakichś kontaktów intymnych, więc to rozumiem, że to była linia obrony. Na ile ona byłaby skuteczna, to trudno powiedzieć, zależy pewnie od szeregu czynników, które w czasie postępowania byłyby analizowane. Chociaż w tym miejscu warto nadmienić jedną ciekawostkę. Zazwyczaj w tego typu sytuacjach bywało tak, że dużemu twórcy zamieszanemu w tego typu aferę mocno spada following. Na przykład zagraniczny twórca James Charles po oskarżeniach o pedofilię w jego kierunku stracił łącznie prawie 3 miliony subskrypcji. Natomiast Leksiu od początku tej afery zyskał prawie 50 tysięcy nowych followersów na Instagramie. Jest to bardzo ciekawe, może to trochę wynikać z tego, że na YouTubie jest większa taka kultura anulowania subskrypcji w momencie, kiedy ktoś ma dramę. Na Instagramie raczej nikt nie przejmuje się tym, czy komuś spadają followersi, czy nie, ale jest to na pewno ciekawostka, którą warto zakodować jako coś niecodziennego. Natomiast to wszystko, co się wydarzyło po niezweryfikowanych informacjach, bardzo dobitnie pokazuje, że ta sprawa powinna trafić najpierw na policję i do sądu. Dlaczego? Bo policja i sąd widzieli takich spraw dziesiątki, jeżeli nie setki, więc mają w nich już doświadczenie. I na koniec, dlatego że policja i sąd nie mają mentalności tłumu, która potrafi być niesamowicie szkodliwa. I też dlatego, że w sądzie osoba oskarżona ma obrońcę. Doskonały materiał pozwalający lepiej zrozumieć tę zależność wrzucił profesor Matczak. Film zatytułowany jest "Czy adwokat powinien bronić pedofila?" i świetnie wyjaśnia, o co mi chodzi. Pod koniec XVII wieku w małej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, nazywającej się Salem, pewnej nocy obudziły się dwie dziewczynki, które powiedziały swoim rodzicom, że były atakowane przez czarownicę. I rozpoczęła się histeria. Ta mała społeczność rozpoczęła procesy tych domniemanych czarownic, które zakończyły się śmiercią prawie 20 osób, które zostały skazane i powieszone. Oczywiście żadnych czarownic nie było. To wszystko było pewną zbiorową histerią, która doprowadziła tak naprawdę do sądowego linczu. W tych procesach, w procesach czarownic, nie było obrońcy. Wszyscy tak bardzo chcieli wierzyć w istnienie czarownic i tak bardzo chcieli chronić te małe dziewczynki, że uwierzyli w winę tych osób, zanim ta wina została dowiedziona. A żeby tego uniknąć w procesie, każdym procesie, ale w szczególności w procesie karnym, sędzia musi mieć człowieka, który oskarża i człowieka, który broni. Którzy działają trochę tak jak dwie półkule mózgu sędziego. Każdy dostarcza niezależnych argumentów. Adwokat jest po to, ażeby nie dopuścić do linczu. Bardzo często społeczeństwo chciałoby zabić kogoś, kogo posądza o przestępstwo. A przecież wcale nie wiadomo, czy to on to zrobił. Nieraz ludzie przyznają się do winy, a potem się okazuje, że byli niewinni. Taka jest rola adwokata, ażeby dojść do prawdy. Ponieważ wtedy, kiedy w coś bardzo wierzymy, tak jak mieszkańcy Salem wierzyli w czarownicę,
Tę prawdę możemy ominąć, fakty możemy pominąć. I całe szczęście w sprawie Krzysztofa Lekstana taki adwokat się pojawił. I w jego rolę wcielił się oczywiście Sylwester Wardęga. Z jednej strony nieco wyhamowało to owczy pęd i skłoniło ludzi do zastanowienia się. Z drugiej natomiast przekierowało dyskusję bardziej na tory podważania researchu i intencji Konopskiego. Ale co ważne, narracja przestała być jednostronna i jak się okazało, słusznie. Bo część rewelacji, takie jak chęć Leksia, by umówić się z 14-latką, okazały się nieprawdą. Leksiu, gdy dowiedział się o filmie Konopskiego, ponoć zaczął się trząść. Tak mówią naoczni świadkowie, którzy widzieli go podczas konferencji High League. Na dodatek zaczął on w panice usuwać swoje konwersacje, a na wyjaśnieniach, które wstawił na Instastories, widać, że jest on absolutnie niezdolny do skonstruowania jakiegokolwiek statementu samodzielnie. I najprawdopodobniej wydukał to, co zostało mu podsunięte przez agencję, która go obsługuje. Był głupi, był nieodpowiedzialny, był obrzydliwy i wstrętny. I zrobił rzeczy, które absolutnie powinny zostać napiętnowane. Ale łatka pedofila najprawdopodobniej zostanie z nim na długo. Poniósł olbrzymie konsekwencje tego, co zrobił, a jak się dowiedzieliśmy, wcale nie zrobił niczego nielegalnego. Warto mieć to z tyłu głowy, bo pamiętajcie, że oskarżenie o pedofilię to coś mega poważnego. I ludziom, których to spotyka, dzieją się naprawdę różne rzeczy. Gorąco polecam w tym miejscu krótki film dokumentalny zatytułowany Nie sądźcie skarze pedofilu. Pokazywany na przykład, jak traktowane są w więzieniach osoby, o których więźniowie usłyszeli, że mają oni zarzuty molestowania nieletnich. I zapewniam was, tytuł dokumentu jest bardzo adekwatny. Schemat w tego typu sytuacjach, jak ta dotycząca Leksia, jest bardzo prosty. Pojawiają się memy, plotki, fake screeny i mnóstwo szumu informacyjnego. Następnie do danej osoby przykleja się pewna łatka, która powoduje, że pojawia się jeszcze więcej tym razem fałszywych historii, screenów czy filmików tworzonych przez ludzi, którzy chcą się na tym wypromować albo po prostu pocisnąć sobie bekę. Jest to wszystko bardzo łatwe do przeprowadzenia, bo tłum jest rozgrzany, chce krwi i uwierzy we wszystko. I dopiero mocna odpowiedź i kontrargumentacja z drugiej strony jest w stanie to odwrócić, ale jeżeli wydarzy się to za późno, to bardzo mi przykro, damage has been done. Dosyć dobrze taka kontrnarracja została zrobiona na przykład przy Casey Kartkiego. Mianowicie, kiedy raper został oskarżony o to, że jest damskim bokserem i znęca się on fizycznie nad swoją partnerką. Po pierwsze, udostępnił on na swoim Instastories materiały pokazujące, że ta agresja nie była jednostronna. I oprócz tego, że on miał problemy z alkoholem i z agresją, to jego partnerka też miała problemy z innymi używkami i też zachowywała się w jego stronę agresywnie, w tym nawet trzymając w ręce nóż, którym chyba swoją drogą nawet go dźgnęła na tym nagraniu. Tego typu materiały od razu rzuciły zupełnie inne światło na sprawę. Po drugie, bardzo wielu znajomych i przyjaciół Kartkiego zaczęło wypowiadać się na temat jego i jego relacji z kobietą, której dotyczyły te zarzuty, stawiając go jednoznacznie w bardzo dobrym świetle. I o ile część osób zapewne w to nie uwierzyła i wiadomo, że jakaś tam rysa na jego wizerunku pozostała, to tego rodzaju zabiegi pomogły mu przynajmniej częściowo zachować twarz. Duża w tym rola jego przyjaciół i zapewne współpracowników. No właśnie, a co zrobili przyjaciele i współpracownicy Leksia z Teamu X? Moim zdaniem kompletnie się na niego zesrali. Już pomijając livestream na TikToku ze zdrapek, który przeprowadzała chyba Monika Kociołek, kompletnie ignorując cały czat, który pytał ją o sprawę Leksia, to każdy z członków Teamu X w tym samym dniu, w którym Leksiu wrzucił swoje storki, wrzucili po dwa kafelki czarnej planszy z białymi napisami, gdzie jak robot jeden do jednego napisali dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Jednocześnie nie popieram, ale w sumie to nie oceniam, a ja w ogóle to nic nie wiedziałem, nie wiedziałam. No poczekajmy, jak sprawa się rozwinie. Tak generalnie wszystko i nic. I widać, że były to jakieś tam sformułowane komunikaty przy współpracy z menedżerami, którzy pomagali te komunikaty pisać, podobnie zresztą jak to, co Leksiu wydukał na Instastories. Ja na profilu wyglądała na osobę dorosłą. Nigdy bym nie podejrzewał, że mogłaby mieć mniej niż 18 lat. Nigdy w życiu też nie prowadziłbym konwersacji w ten sposób z osobą, której byłbym świadom i wiedziałbym, że jest nieletnio. I oglądało mi się te jego przeprosiny przykro, bo o ile jeszcze w pierwszej połowie, powiedzmy, że zaczynałem mieć nadzieję, że to coś, co faktycznie płynie od niego, tak fragment o tym, że... Ale najważniejsze jest to, że chciałbym, żeby ludzie, którzy nie byli powiązani w ogóle z tą sytuacją, tacy jak na przykład członkowie Teamu X, nie byli za tą akcję osądzani, ani żeby nie ponosili żadnych konsekwencji związanych z tą sytuacją. Brzmi jak najbardziej PR-owe zagranie świata i moim zdaniem świadczy o tym, o czym mówiłem wcześniej, że Leksiu jest teraz w takim stanie, że nie potrafi on samodzielnie czegokolwiek sformułować, albo zostało mu to zabronione przez agencję, pod którą podlega, i ten tekst mógł mu zostać praktycznie podyktowany. I jest to o tyle przykre, że ludzie, którzy mu to zalecili,
i powiedzieli mu: tak, stary, zajebiście, wrzuć to, to będą bardzo dobre przeprosiny. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jemu to absolutnie nie pomoże, a nawet mu zaszkodzi, a ludzie, którzy potencjalnie na tym zyskają, to agencja Spotlight oraz pozostali członkowie Teamu X, bo Leksiu sam dał znać przecież, że no nie chce, żeby to wpływało też na nich. Dbanie tylko i wyłącznie o swoje własne interesy i wystawienie członka swojego ekipy w najgorszy możliwy sposób, bo w białych rękawiczkach. Nie wypowiedzieli się źle na temat tego, co zrobił Leksiu, ale też nie wypowiedzieli się dobrze, jednocześnie wszyscy jak jeden mąż się od niego odcinając. Jeszcze jeden update, wtorek 22. Leksiu wrzucił storkę do siebie na profil na Instagramie, gdzie napisał tak: minął rok projektu Team X, postanowiłem odejść, bo nie chcę, żeby to, co się stało, miało wpływ na team. Zatrzymuję też na razie swoją aktywność w internecie, muszę skupić się na sobie i swoich sprawach, dziękuję wszystkim widzom. I to niestety totalnie wygląda jak kolejne stories podyktowane przez agencję i management. Leksiu nie odniósł się do jakichkolwiek zarzutów, które były mu stawiane, nie przedstawił swojej perspektywy i możliwości są dwie: albo Spotlight Agency zadecydowało o rozwiązaniu z nim umowy i żeby ograniczyć straty wizerunkowe, kazali mu wrzucić takie Insta Stories. Drugi wariant jest taki, że wcale go nie wyrzucają, tylko poprosili go, żeby schował się na chwilę, żeby przeczekać burzę. Moim zdaniem jest to bardzo źle dla Leksia i sama decyzja o tym, żeby zrobić sobie przerwę, jest okej, ale decyzja o tym, żeby zniknąć z internetu, nie dając żadnych wyjaśnień, spowoduje, że jak temat zrobi się już trochę starszy, to łatka, która została mu naklejona, może z nim zostać i będzie dużo mocniejsza niż w przypadku, gdyby odniósł się do tego wszystkiego i zdementował dużą część tych rzeczy samodzielnie, własnymi słowami. W tym przypadku znowu na pierwszym miejscu są interesy agencji i projektu, a Leksiu na tym traci. Sam Leksiu został oczywiście natychmiast wyrzucony z obozu Teamu X, który miał się odbyć w przeciągu najbliższych 2 tygodni i na który przyjeżdżają głównie dzieci. I moim zdaniem naprawdę szkoda, że nie ma on koło siebie jakiejś osoby, która pomogłaby mu zebrać się do kupy i odpowiedzieć merytorycznie i rzetelnie na rzeczy, które są mu zarzucane. A to nie jest tak, że wszystkie złe rzeczy, które mówi się na jego temat, są prawdą. I dobrze, że przynajmniej w rolę obrońcy wszedł Sylwester Wardęga, ale tak szczerze, to powinni robić jego znajomi z Teamu X i to powinna robić dla niego agencja i jego management, a nie inny kanał komentarzy z YouTube'a. Wnioski i podsumowania na koniec. Leksiu w oczywisty sposób wykazał się bezmyślnością, brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie radzi sobie ze swoim popędem seksualnym i wysłał wiele wstrętnych rzeczy, za które już ponosi konsekwencje, a pewnie jeszcze czekają go te prawne. Warto podkreślić, że duża część z tych rzeczy była wstrętna, niezależnie od wieku dziewczyn, do których było to puszczane. Natomiast niezależnie od tego, co zrobił, bardzo szybko okazało się, że nie wszystkie rzeczy, które były mówione na jego temat, były prawdą. Dlatego historia uczy nas, żeby lepiej weryfikować rzeczy, które widzimy i nie wydawać osądów pochopnie, bo życie bardzo rzadko bywa czarno-białe. Wystarczyło trochę próby weryfikacji, trochę niewygodnych pytań i to, jak zaczęły zachowywać się osoby wysuwające oskarżenia w sprawie Leksia i dostarczające screenów, bardzo jasno pokazało ich intencje. Gdzie sztandarowym przykładem jest dziewczyna, która wrzuciła screeny na Insta Stories, po czym dała profil na prywatny, żeby zbudować jak największy following, zamiast po prostu, jeżeli czuła się pokrzywdzona, pójść ze sprawą na policję. Ważne jest też, żebyście pamiętali, że w takich sprawach każdy ma swoje za uszami. Konopski ma swoje za uszami, niektóre z tych dziewczyn też mają swoje za uszami i Wardęga ma swoje za uszami. I ja zresztą tak samo, bo wychodzę tutaj i się mądrzę. A dzień po filmie Konopskiego, na pierwszy odcinek, w którym opowiadałem o tym temacie, wrzuciłem Leksia z czarnym paskiem na oczach na miniaturkę, żeby to się lepiej kliknęło. Pamiętajcie o tym case'ie następnym razem, kiedy wybuchnie jakaś drama i będziecie chcieli bardzo mocno opowiedzieć się o jednej stronie albo hejtować drugą jakimiś wulgarnymi wyzwiskami czy kogokolwiek kancelować. Jeżeli na tę historię spojrzymy natomiast oczami Leksia, to może nas ona nauczyć jeszcze kilku rzeczy. Po pierwsze, ludzie w sytuacjach, kiedy robi się na was nagonka i wszyscy się o was źle wypowiadają, potrafią się zmienić w prawdziwe hieny. Niby byli waszymi znajomymi, a nagle się od was odwracają, nie próbując nawet pytać was o wasze zdanie co do danego tematu. Pojawiają się ludzie, którzy tworzą fejkowe historie tylko po to, by wypromować się na waszej krzywdzie. No i co ważne, tego typu sytuacje bardzo mocno weryfikują prawdziwe przyjaźnie i znajomości. Przykład Leksia jest oczywiście przykładem dosyć ekstremalnym, ale sam pamiętam, jak 6 lat temu miałem bardzo dużą dramę i oprócz tego, że mnóstwo osób odwróciło się ode mnie prywatnie, a co ciekawe, jak 2-3 lata później już byłem w trochę innym miejscu w swojej karierze, to te osoby tak nagle wracały i chciały się pogodzić, to również sporo osób, z którymi wydawało mi się, że mam dobrą relację, zesrało się na mnie publicznie. Także kochani, uważajcie, co robicie. Uważajcie, z kim piszecie i komu wysyłacie swoje zdjęcia. I ostatni apel, stricte do panów. Przestańcie, kurwa, wysyłać laskom dickpiki. To było podsumowanie case'u Leksia, moja pierwsza próba zrobienia takiej dłuższej formy komentarzy. Jeżeli ci się podobało i chcesz docenić włożoną w ten materiał pracę, zasubskrybuj, bo będzie pojawiało się tego więcej. No i oczywiście
podaj dalej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!